Nowo otwarty sklep zielarsko-medyczny przy placu Kościuszki w Wadowicach to ogromny wybór artykułów i prawdziwe bogactwo zdrowej żywności. Zapraszamy do naszego sklepu na zakupy. Wymarzona słoneczna pogoda towarzyszyła w dniach 12-14 czerwca otwartym gminnym mistrzostwom w tenisie ziemnym rozgrywanym na kortach w Parku Miejskim w Wadowicach. Organizatorem zawodów był Ludowy Klub Sportowy Olimpia Chocznia, a współorganizatorem Stowarzyszenie Integracji Społecznej Wiktoria w Wadowicach oraz pan Paweł Mielec. Zawody zostały zorganizowane w kategoriach seniorzy do 45 roku życia oraz powyżej 45 roku życia. No, od razu lepiej się. Sędzią podczas zawodów był Filip Lazar. Dużą niespodzianką był udział w zawodach Tomasza Hajto, byłego wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej. Pana Tomasza oczywiście przedstawiać kibicom piłkarskim nie potrzeba, jednakże obecność na korcie to trochę zaskakuje. Znaczy mnie akurat nie, no tak gdzieś 5 lat temu wciągnąłem się, kiedy zakończyłem grę w piłkę nożną, wciągnąłem się w tenisa. Piłki nożnej, szczerze powiem, miałem już dość, przez 20 parę lat tą piłkę grałem wyczynowo. No i gdzieś przerzuciłem się na tenisa, wciągnął mnie kolega Tomek Sętowski, taki z Częstochowy, zresztą znany też, można powiedzieć, gdzieś też niedaleko, więc nasz region, artysta, który maluje surrealizm, coś takiego jak Dali. Wciągnął mnie w tenisa, ograł mnie dosyć boleśnie, zabolało mnie i powiedziałem, że za rok go ogram. Tu z rokiem przesadziłem, ale dwa lata później w turnieju w Częstochowie w ćwierćfinale udało mi się go pokonać. Oczywiście w turnieju amatorskim, bo cały czas mówimy o tenisie amatorskim. A to, że się pan dzisiaj znalazł w Wadowicach? Znam akurat tu Pawła, który uczy na kortach. Mieszkam na stałe w Makowie. Tam nie mamy szansy i możliwości grać na kortach z Mączki. Mama uczy też w Wadowicach muzyki. No, gdzieś z tym regionem jestem związany, więc najbliżej mam do Wadowic. No i tak najczęściej się w Wadowicach spotykam. Oprócz tego przez Wadowice pani jedzie, jadąc do pracy, do Tychów. No dokładnie, też i nie tylko do Tychów, ale też zawsze jak jeździłem do telewizji, zawsze tu się kierowałem na Wadowice, Zator, Krzanów i do Warszawy, także no na pewno gdzieś tutaj z tym regionem jestem związany, tak, tutaj te korty w tym parku. To jest... Właśnie, mówi pan o regionie, zaczynał pan swoje pierwsze kroki w Makowie Podhalańskim, w swoim rodzinnym mieście. Jak pan wspomina tamte czasy, gdy no, piłka nożna była trochę innym sportem? Znaczy ja powiem tak, wiele razy zastanawiałem się też już, żeby napisać książkę, autobiografię, bo moich wielu kolegów tą książkę już wydało, napisało, tak przerzuciło, można powiedzieć, myśli na papier. Ja powiem tak, to jest fajna rzecz, tak, bo jednak w tym Makowie perspektyw w takim małym miasteczku dużych to pracy nie ma. Tak, no jest jakieś możliwości są pracy jako nauczyciel, no ale tych wakatów też nie wiadomo ile nie jest, nie będzie coraz więcej na pewno szkół w Makowie nigdy, tak, więc nie ma też wielkich zakładów pracy, tak, nie ma wielkich przedsiębiorstw, no i tą żyłkę do sportu zawsze miałem, tak, bo oprócz piłki nożnej jeździłem w zimie na nartach, co było można robić w tych czasach w Makowie Podhalańskim. Dzięki tacie, no co weekend w zimie jeździliśmy na nartach, tak, mamy tą piękną zawoję, wyciągi, ja pamiętam w zawoi markowej zaczynałem jeszcze na wyciągu wyrwi rączce, to mało kto w ogóle pamięta, że takie były, taki klucz się zakładało na taką linę i wyjeżdżało do góry, to już było duże przedsięwzięcie, żeby na górę wyjechać, tak, oprócz tego no grałem w tenisa stołowego, no grało się w szkołach przede wszystkim, no. Bardzo dużą uwagę się zwracało na sport, tak? Bo grało się w koszkówkę, grało się w siatkówkę, grało się w piłkę ręczną. Jednak człowiek był w sporcie był bardzo rozwinięty, co chodzi o każdy sport. Tak? Uniwersalny, tak. I gdzieś na koniec zadecydowałem, że jednak pójdę w kierunku piłki. Wydaje mi się, że no, takiego talentu dużego Bozia mi nie dała, ale dała mi charakter przede wszystkim do ciężkiej pracy. Tak? Wydaje mi się, dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, że dzięki temu sercu, charakterowi właśnie no, udało mi się gdzieś wybić w świat i wydaje mi się tutaj, jak na nasz region i na Maków Podhalański, z którego na pewno jestem dumny, że pochodzę. No i przede wszystkim dzięki pomocy rodzicom, tak na początku, bo tak trzeba powiedzieć, jednak w tej piłce na początku nie było pieniędzy, no udało mi się
zagrać w reprezentacji i to nieraz, wywalczyć dwa awanse też do Mistrzostw Świata, no i przede wszystkim wygrać do tego jeszcze trofea w piłce za granicą. No to dzisiaj mogę spokojnie powiedzieć, że może mogłem jeszcze trochę więcej wygrać, no bo błędy się na pewno w życiu popełniało, ale jednak jestem na pewno zadowolony z tego, co udało mi się w piłce osiągnąć. Również tytuł wybitnego reprezentanta. No to się wiąże akurat może nie z wygraniem czegoś, tylko z odegraniem ponad 60 meczów w reprezentacji. Także no jest to na pewno miłe, że za tą ciężką pracę też właśnie przychodzą potem nagrody. Czy to jest recepta na sukces dla pana następców dzisiejszych nastolatków? Znaczy chciałbym, żeby mieli przede wszystkim mniej talentu, a więcej do piłki charakteru i serca. No dzisiaj bardzo wiele się odgrywa w sferze cech wolicjonalnych, tak? Jednak tych meczów jest coraz więcej. Człowiek musi walczyć sam ze sobą. No dzisiejszej młodzieży tego brakuje, tak? Dostają dużo większy talent, bo widać, że te umiejętności mają, bo jednak dostęp do tych mediów społecznościowych, do internetu jest duży, więc można zobaczyć, kto jak gra, można więcej meczy oglądać, można oglądać gwiazdy, można pojechać na mecz, bo jednak dzisiaj te realia są takie, że no Polak może sobie pozwolić na spokojny wyjazd do Hiszpanii czy do Niemiec, żeby oglądać swojego idola na żywo. A brakuje im takiej naprawdę takiego charakteru, jest im wielokrotnie po prostu za dobrze i za łatwo wszystko przychodzi. Dzisiejszy Halniak Maków Podhalański no ma przeżywa dość spore problemy. Czy pan planuje swojej, no powiedzmy, dużo, dużo późniejszej karierze zająć się również klubem, z którego, gdzie pan stawiał swoje pierwsze kroki? Znaczy dzisiaj nie planuję na razie żadnych nerwowych ruchów. Jestem związany umową z GKF-em Tychy. Wiadomo, nie udało nam się utrzymać w pierwszej lidze. To mnie na pewno boli. Jest to na pewno taka moja prywatna porażka, bo myślałem, że jednak uda nam się to zrobić. No ale na czas zbudowania tego zespołu w Tychach dostałem 3,5 roku i z taką umową też z Tychami się związałem, więc zobaczymy, co czas przyniesie. W poniedziałek mamy takie generalne spotkanie tutaj z włodarzami klubu i z radą nadzorczą. Zobaczymy, co wyniknie z tych rozmów. Wierzy pan to, że Tychy będą kiedyś takie jak lata 70., gdy odgrywały kluczową rolę również w polskiej piłce? No wierzę, no też dlatego do tych Tychów przyszedłem, tak? Wiadomo, że zwycięstwo ma wielu ojców, porażka jest sierotą. No akurat przy tej porażce stoję, bo jednak pół roku ten zespół prowadziłem, ale tak jak mówię, dzisiaj w decydujących momentach brakuje charakteru i w tych niektórych meczach właśnie nie udało nam się wygrać ani dowieść meczu do końca właśnie przez to, że zabrakło nam takich zwykłych piłkarskich jaj na boisku. W takim razie życzymy, żeby chłopcy odbudowali się i walczyli o te najwyższe trofea. Uroczystej dekoracji nagrodzonych uczestników turnieju dokonał Daniel Mastek, Marek Praciak i Marek Ciepły. Fundatorem pucharów i medali był Ludowy Klub Sportowy Olimpia Chocznia. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach. Do 45 lat zwyciężył Paweł Zydek, drugi był Michał Worecki, trzeci Paweł Mielec i czwarty Tomasz Hajto. Seniorzy plus 45. Pierwsze miejsce Mirosław Bongilaj, drugie Ryszard Sajdok i trzecie Daniel Mastek. Paweł.